Okej, witamy wszystkich serdecznie w grze Garry's Mod. Przywitaj się ładnie, Kondzio. Kondzio, witam, witam. Wszystkich witamy. Gramy sobie na własnym serwerze w grze Garry's Mod i będziemy sobie zrobić własny scenariusz, który właśnie żeśmy sobie przygotowali. Bawimy się w jakichś tam wojskowych, którzy mają cynka na namiar do tajnej, starej, opuszczonej, nie wiem jak to nazwać, Kondziu, podpowiedz jakąś nazwę, jaskini, katakumby takie. W których teoretycznie ma znajdować się technologia nie z tej ziemi, która pomoże nam przedostać się do innego, no w każdym razie do innego miasta, nie? No czy do innego miejsca. Tak zwane Gwiezdne Wrota powinny się tam znajdować. I naszym celem misji jest wejść, znaleźć Gwiezdne Wrota i uruchomić. Mój partner zna adres, na który powinniśmy się przenieść. Tylko Kondziu, nie ustaliliśmy co potem, jak się już przeniesiemy. Rozwalimy wszystko, no. Czyli uruchamiamy Dakarę, tak? No. To już pomalu zacznę jechać. Wszystko, co przeżyje, to musi zniknąć, no. Nie ma szans, żeby było inaczej. Tutaj widać na naszym pojeździe, wjeziemy specjalną bombę, która jest nam bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że dobrze ją przyczepiłeś. Jest przyczepiona, ona jest przez wiremoda zespawana z samochodem. Aha, dobra. O kurde, zaraz się rozbijemy. Gdzie ja tam, kurde? Boże. To nie było do przewidzenia, ale dobra. Widać, jak bardzo umiesz prowadzić. Cicho, bo on jest po tuningu, zostaw go. Nie widzisz, jak on w ogóle jeździ. Wiem. Widzę. O! Kurde, drive, kurde, na pustyni. O, patrz, ogarnął. O, tutaj jest nasze tajne pomieszczenie. Jeszcze przerąbałem. Dobra, w pewnym razie zaparkuję, ładnie zaparkuję, czekaj. Żeby tą bombkę można było fajnie ściągnąć. Dobra. Na 3 razy trzeba było... Wysiedłeś? Bo zamykam. Zamknąłem, żeby nam go nikt nie ukradł. No i... Idziemy obczaić sytuację. A, najważniejszego nie włączyliśmy. Co to było? Zobacz, co tutaj jest. A jesteś? Jestem. Zobacz, co tutaj jest. Oho, oho, uruchom... O, coś... jeszcze się zaśmiał, gnujek. No właśnie to słyszałem. Zarżnij, gnojanie. Gościu, jesteś śmiertelny. Ja mu dam nieśmiertelny. Kurde. No i takim właśnie raptem, że trafiliśmy na strażnika, który jest nieśmiertelny. Wiesz co, tutaj trzeba grubego kalibru użyć po prostu i tyle. Wyciągnij miecz gwiezdny. Tak? Raz, dwa, trzy padnie. Aż do tego chcemy się posunąć? No dobra, no. Potem go wyrzucisz, dam do ognia, się spali. Dobra. Gin! Kujmo, patrz się nieśmiertelny. Jakiś plastek dołączy nam do gry, ale pewnie się rozłączy. No patrz, no. Gin! Faktycznie nieśmiertelny. Ty czekaj, czy my mamy player versus player włączone? Nie wiem. Aha, mamy no sleepa. To weź wyłącz. Dobra, wyłączyłem już. No nieśmiertelny. No. Widzisz? Tak to jest. Jak ile mu ty mu tyle życia dałeś? Wpisałem losową liczbę, czyli 9. 9? 9 9.
To daje jakieś 999. Mogę cię zranić? Nie mam gadambra. Ale no i o to chodziło. Dobra, zostawmy strażnika. Dobra, niech strażnik strażnikuje. My mamy go w dupie. Idziemy na zwiady, ja najpierw tam na dół, bo to kurde coś słyszałem i widziałem, że coś się tam dzieje, więc... Tylko nie zeskocz, bo zabijesz się jak zeskoczysz. O właśnie, masz glowsticka, rzuć tam ładnie glowsticka. Rzuciłeś? Mhm. Nie pomyślałem o tym, żeby sobie jeszcze glowsticka dać. Bomba przyda się. No przyda się bomba, tylko najpierw trzeba obczaić co, gdzie, jak. Aha, tutaj właśnie słychać, bo tu wiesz, że będą oglądać ludzie, którzy tego nie znają, nie? Mhm. No i o to właśnie chodzi. Powiem tobie tak, strażników mamy mnóstwo. Nawet słychać, człowieku, słyszymy. Właśnie w tym momencie słyszymy, że tutaj jest mnóstwo jakichś dziwnych stworzeń nie z tego świata, niestety. Które najprawdopodobniej przeszły przez Gwiezdne Wrota i nie wiedzą, co chcą zrobić. Bo tutaj najprawdopodobniej przydałaby się jakaś ekipa do sprzątania. Ale niestety jesteśmy tylko my dwoje. Z ogromnym zapasem amunicji. Mam nadzieję, że nam wystarczy. Ogromnym to mało powiedziane, myśmy wzięli całą armię tutaj. No, w każdym razie mam tylko kilka broni, ty masz więcej, będziesz moim technikiem. No i gdzieś tutaj musi być jakieś ukryte, tajne wejście do katakumb, które tutaj gdzieś naprawdę podobnie są pod ziemią. No niestety nic takiego tutaj nie widzimy, więc jedynym rozwiązaniem, co nam pozostaje, wsadzić wszystko w cholerę. Idę do góry. Zobaczysz, przy okazji pokażesz, jak to wygląda od strony... Ale co mam wziąć? Skaner z Gwiezdnych Wrót. Pokażesz, jak to wygląda na skanerze. Czy tam wyrzucasz? To jeszcze nie jest potrzebne. W każdym razie ja będę sobie jeszcze jakieś itemki, które będą mi potrzebne, będę sobie dawał podczas rozgrywki, nie? Tak, no naprawdę, tak naprawdę Q to jest nasz ekwipunek, a jak widzicie, ten ekwipunek nasz jest bardzo, ale to bardzo obszerny i praktycznie mamy w nim wszystko, co zapragnie. No, to my już chyba z kilkaset razy zmienialiśmy listę, a nadal się ona wydłuża. Dobra, uwaga, przygotowuję bombkę. Bombka teoretycznie powinna się odczepić. O, proszę bardzo, niosę bombę, uwaga. Proszę o uwagę. Tylko jej nie spuść. To jest nasza bomba przygotowana przeze mnie, specjalna. Najprawdopodobniej powinna rozsadzić wszystko w cholerę, ale jak to się stanie w praktyce, to zobaczymy. Mogę jeszcze nić kolory ją spuścić na dół? Albo zepchnąć? Mamy zawsze jeszcze... No nie! Idioto! Chwyciłem się barierki pod koniec. Oh my god. A muszę wam powiedzieć, że chyba godzinę przygotowywał się do tej misji. Wyrzuć to. Wyrzuć Physic Gunna. Tam do pieca idź go spal. Tam masz piec i do pieca go spal. No to. Nie gadaj, że teraz znowu będziesz godzinę się przygotowywał. Nie, ja mówię sobie, ja miałem kilka broni. Większość wyrzucałem, bo... Nie był mi już potrzebny. A, Tulgonen skasujesz. O kurde, widzę i słyszę, że tam się niezła jatka na dole dzieje. Czego on tam się drze? Usunąłem go. Usunąłeś go? Mhm. Nie ma już prawa głosu. Ojciec Gregory, kurde. Jak mnie słychać, bo gdzieś pi się ten... Ogólnie dobrze. W każdym razie widzę tam naszą bombkę i tego glowsticka. Ja jestem gotowy do detonacji. Ja też. Znaczek, będziesz gotowy. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. No, to kurde lepiej się odsunił, bo jak nas dosięgnie... No... Nie chciałbym, kurde... Ja się schowam aż tutaj za murek. Uwaga, odpalam. 10, 9, 8... O kurde. To jest za szybko. Dobra, ale było słychać boom. Glowstick zniknął, ale została. Miska została. Rzuć tam jeszcze jednego glowsticka. Już się robi. My god. Tam będzie niezła sieka.
widzisz coś tam? Czy by się, kurde, coś tam popsuło? O, chyba nie. Dobra, trzeba iść sprawdzić. Idź pierwszy. Mm. Idę. Night Vision zastosujemy, czy nie? Tak, tak, tak. O kurde. O, zadziałała moja piękna bombka. To chyba czas włączyć, to nie? Tak, to mamy takie super Night Visiony, które... Ja zastosuję termowizor. Termowizor? Ja zastosuję termowizor, wolę termowizor. Chyba to ja też termo. Ja się tam boję wejść. Już kurde, połowa rozwalona. What the fuck? Co to robi gwarancja? Ale musiało być płaknięcie. Co w pizdzie? Wow, uciekaj! Walnik, walnik! Mam granat, no. Poleciał granat. Pochodził się? O, dostali. No dobra. Glostyka nam wcięła. O, jeden się spalił. Nic. Wal w nich tam. Bo ja nie mogę, bo nie widzę ich. O! Wspaniały bullet time. O nie. Skoczyłem akurat. Dobra, idź. O, fuck. To nie wszyscy. Uciekaj, bo jak mnie ciapną, uciekaj! A! Miska głupia! Cholerna miska przeszkadza! No nie ma co. Zestrachałem się w tym ja momencie. Ja też. No mam 64 HP. Ile ty im życia dałeś? Tyle ile kazałeś. 2000? Tak. Odsuń się. Wejdź do góry. Chodź. No. Idiot. Dobra, że nie możemy sobie HP zadawać, ale dobra. No. Aj, biją się sami ze sobą, what the fuck? Jak to biją się? No sami siebie biją. A nie, oni tą miskę chcieli uderzyć. No. To ja im granata puszczę. Żryjcie to. Ale dostali. O nie, te cztery puściłeś? I głupi no, jesteś. 20 sekund mamy. Miało nie być te cztery. Jedno miałem pod ręką. Ale tam już chyba nikogo nie ma. Miska przetrwała. No, miska jest śmiertelna. O, Boże. Cholera mać. My będziemy co chwilę uciekać? W takim tempie to my tam nigdy nie wyjdziemy. Nie no, proszę cię. Masz czas, tak? Jeżeli to nie będzie. Nie zamierzam ciągle z podkulonym ogonem tutaj wracać. Nie, w co jednak mam trochę za dużo życia. Ale to nieśmiertelne. Może
Czekaj, a jakbym przestawił... Jedną taką fajną opcję bym przestawił. Zobaczmy teraz. O, czy zbyt coś pomogło? Same krytyki. Uważaj! O, ty gnoju. O, akurat byłem tak. O, możemy się nad zębekiem podzębić. Teraz to mam. Miska cholerna. Ostrożnie. Znikły te? Ty, znikły te! Nie, one nie znikły. Uważaj. Ale nie, znaki znikły. Nie. Znikły, bo ja dotąd robiłem znaki. Polinę. O, gratuluję. 2000 dałeś tym. Jesteś mózgiem, 2000 im dałeś życia. Mówiłeś dawać każdemu. Gdzie mam deskę powietrzną? Chciałeś mieć trudno. Tak? No to miałeś trudno. Człowieku, bo zaraz wyciągnę tego. Miecz świetny. Chyba jedyny wybór. No bo to nie rady z nim nie walczyć. A wiesz co ja wyciągnę? To będzie śmiech na sali. O Boże. Ale to cię zabije. A następne lecą gnoje. Ewakuacja. Ohohoho, jak mnie gonią. I że nawet z mieczem się nie dać rady. O! No i to jest coś, a nie. Bierzemy miecze? Aha. Ale ja muszę się trochę podreperować. Gdzie jest moja apteczka? Apteczka tutaj mam. Ale znikły znaczki jak nic. To wiesz, że mam jeszcze normalne? Pójdę z pamięci. Przy okazji przyda się włączyć noctowizję.
Chyba się znowu zgubiłem. Tu jestem. Widzę. No nie. W tym momencie to lepiej uciekać. Jeszcze jeden tam jest. No, to jest... Ja będę ciebie osłaniał. O Boże! Zabij tego małego. One się biją. Ała! Chyba śmierdzę. No to koniec ammo. Są znaczki? Czy nie? Nie widzę. Wór. No musisz na pamięć. Ślepi zaułek? Chyba dobrze idziemy. To tu zombie są. Dość szybko to przechodzimy. O kur! Uciekaj szybko! Cię pozdrało do reszty! Miało być trudno, tak? O, stary! Jesteś porąbany, człowieku! Jesteś porąbany! Pogięło cię do reszty! Jesteś niemożliwy, kurde! Gdzie jesteś? Przy studni. No to fajnie, bo... No tak, przy studni. A nasz samochód tam taki kilometr. Wiesz, czego użyjmy? Desek. Ta. Gdzie są deski? Czekaj. O, drugi nie mogę. Ja sobie zerspię, tylko jej szukam. A nie chcę takiej. Taką chcę. Najszybsza.
Jaki łap. Nieźle, nieźle. Cześć, muszę sobie zmienić tego, lightsabera. Podwójny? Czemu nie? Darth Maul, Saber Staff. Weź coś grubego, jakiś CKM albo coś. CKM mówisz? To wezmę coś najgrubszego. Niech to tylko znajdę. To jest najgrubsza rzecz, jaką znam. Sądzę, że 3000... Nie no. Więcej. 6000 pocisków starczy. Chyba uwaga, schodzimy. Teraz się na pewno nie wycofam. Fucking shit, jak to mnie przestraszyło. Prowadź. No właśnie. No chodź tu. Ale cheatujemy. M60 wszystko załatwi. Chodź, bo już cię słyszę. Lagujesz, Zlagowałeś mocno. Ten dym laguje z niej. To czekaj, to wezmę coś lepszego. Trafiasz się? Jedyna broń. Przestaw się na minigana. Czekaj, życie muszę zadać. Tym razem dam sobie życie z tego. No, to jest mądra decyzja. Kubańce po kanałach chcą, ale i dobra, chodź. Mówię tobie, weź sobie minigana. Za miękko przechodzisz. Daj mi pójść na pierwszą. No ale nie wiesz gdzie iść. To już typy zołek? Tu już się zgubi... Czekaj, wróć. Tu. Tu i teraz w lewo. Chyba
uważaj, bo hardcampy są najgorsze. Tu się z kimś biją. Patrz przez okienko, patrz to. Chodź, zobacz to. Jaka tam wojna jest, chodź szybko, zobacz to. Ciśnij mi tam, ciśnij. Wyrnij ich. No strzelaj! Czekaj! Uciekły mi. Tam tutaj, kubańce. Chodź, bo idę z pamięci, póki mam jeszcze to w pamięci. Strzelaj tam! No tam jest. Jak ucieka! Ginął chociaż? A. Czekaj, bo się pogubiłem. Ja tu jakaś noga wystaje, nie wiem czego. Headcrop na suficie chyba. Puściłeś zębiaki. Dobra, gdzie teraz? A to jest to, że trzeba zawrócić, tak? Czyli tutaj, tutaj i tutaj, o. Tutaj, dobrze. Może jeśli tak granatów narzucać. Ha, wpadł do środka. Nie chłyka to.
I o to chodziło. Idziemy. Praktycznie, zamula. Zamulator jeden. Nie! Nie! Boże, żyj tam, człowieku. Postaram się. Nie odejdź, bo w czymś stoisz, gdzie nie mogę się zrespić do ciebie. Biegnij gdzieś, albo nie wiem. Szybko! No nie mogę się tepnąć, bo nie ma miejsca dla mnie. Długo nie pociągnę. No nie mogę się tepnąć. O, teraz się tepłem. Dobra, wytrzymałem. No ale ja nie wiem teraz, gdzie jestem. Tutaj. Od której strony przyszliśmy? Shit. Ślepa? Mm. O, tutaj. Odejdź, wpuść mnie tam. Mi się trochę. No kurde, idzie z moje. To jest niewątpliwie ostatnie piętro. Kurde, kto chce w mordę? Żyjesz? Żyję. To jest ostatnie piętro? A no, takie duże pomieszczenie to pewno. O, fuck! No faktycznie, to są takie piętro. Ale powiem sobie, zgubiłem się. O, tak! Zgubiłem się. O, widzę cię. Tak, jeśli tam nie mam. Rozumiesz to? 6000 pocisków. Żygaj.
Tam za drzwiami jest Atalion, tak? Tak. Czekaj, pójdę do góry. Próbuję ten. Kurde, nie ma bezpiecznej góry. Ciśnij po prostu. Gdzie jesteś? Nie, te ciwi otworzyłem co trzeba. No to przeholowałeś. Czemu? Kurde, teraz Guardian zabije wszystkich. No i dobrze, niech ich zabije. Niech ich tam różnie. On specjalnie miał mniej życia. Tylko niech ich ubije! Tam ich jest od cholery. No właśnie, za jakim mieliśmy ubić? A co mam go wpuścić, to mam? Nie! To byłoby najgorsze, co moglibyśmy zrobić. Nie idzie otworzyć. A, bo to chodzi o to, że tylko jedną stronę można otworzyć. Ja muszę cię tam wpuścić, a potem ty musisz mnie wpuścić. Ale że jak ja mam ciebie później tam wpuścić, co? Po drugiej stronie jest jeszcze do otwierania. No bo otwieraj. Otwierać? Mhm. Już prawie wszystkich wyrwnął. No gdzie tam? Stoczyłem go. Widzę właśnie. Fucking shit. Nawet w bramie są. Nie możesz przejść? Spróbuję. Zostaw ich przejść tam do pomieszczenia obok. Próbuję, ale tam stoi mi na drodze jeden zombiak. Dobra, mogę, przeszedłem. Idę. Wpuśćmy tam. Jest jakiś przycisk, czy co? Jest przycisk na ścianę. I po drugiej stronie jest drugi przycisk. Za tobą jest drugi przycisk. Do drugich drzwi. Czekaj, bo tutaj mi zombiak idzie. Za mną. No. Dobra, Atalion dead. Wydaje się, że wszystko. Jeszcze jakieś niedobitki zostały. Nie mów. Dobra panie, poproszę adres teraz. P3X 749. 741, przepraszam. 741. Pięknie. A resztę śmieci sprzątniemy za pomocą Dakary. Tera. Idę zobaczyć, pokazać jak się pięknie wrota otwierają. O, to są te starożytne wrota, które teoretycznie potrafią przenosić między planetami. Jedyne takie na świecie. Sporo tego rozpaństwa przez te wrota przeszło. No. Pół godziny, a kurde, tyle się tego zabrało. Uwaga! Za chwilę będzie wielkie otwarcie. Wyłącz latarkę, żeby ładnie wyglądało.
pięknie. Przechodzimy? No. O, światło dzienne. Jakie to przyjemne. Ty, nie chcą się wyłączyć. Chyba nie wybuchną. No. Nie, ale słyszę, jak się dźwięk zbugował i coś się pali. Pokaż naszym widzom, jak się włącza naszą niszczycielską broń. To jest urządzenie do niszczenia wszystkiego. Tak zwany Dekara Weapon w serialu niszczyło, otwierało wszystkie Gwiezdne Wrota i niszczyło konkretną rzecz, a my zniszczymy praktycznie teraz wszystko. Dokładnie, nie pozostawiając nic. Oprócz tych tekstur, które są na mapie, to ich nie możemy... Uwaga! Odpalamy. Tylko nie wiem, czy my też nie umrzemy. My nie. O Boże, Gwiezdne Wrota się starają. No chyba, że tak. O, my nie. Poszło. Leci fala uderzeniowa, która wszystko zniszczy na swoim... Tylko nie wiem, czy ona podziała na całej mapie. No podziała, ponieważ wrota posłużą jako dalszy przekaźnik. To teoretycznie wrota powinny zniknąć teraz. Tamte drugie, no, czy nie? Tak. Chodź, zobaczymy, to są. Nadal są. Odpalić tam? Odpal. Gdzie to jest? O. O. Zero. Żal, z tyłu się zrespiłem. Za wolno! Niestety, ale wszystko zostało. Weźmy te pnie do ciebie. Nie, jeszcze raz dotworzę do ciebie wrota i wtedy jeszcze raz do ciebie ten... No, nie mam kluczyków do twojego wozu, więc tak szybko nie... A jestem już przy, że tak powiem, no. Aha, tam jesteś? No. No to weź kluczyki, go otwórz. Nie mam kluczyka. Weapon są. W broniach. S-card, tam jest kluczyk, otwórz go. Tutaj. Lewym albo prawym się go otwiera. Nie mogę. Do Dakary podjedź. O, nie możesz? Bo ja do Dakary idę. To na desce tam podjedź. Chyba tak będę musiał zrobić. Jaki był adres? P3X741? Tak. Ale ta mapa, kurczę, duża. Chciałem wysłać wiadomość do zapomnienia temu adresowi. Co to było? Co ty zrobiłeś? To nie było zbyt miłe. Przerąbałeś na pewno.
3. Idioto, odpalił jej znowu. Ale prawie niczego nie zniszczyłeś. No wiem, nie wiem czemu właśnie. Mój samochód powinien się też zniszczyć. Nie. Nie wzięłeś fali uderzeniowej. Tutaj masz częstotliwość, coś takiego jak częstotliwość i trzeba było na piątkę ustawić. Było na piątkę. Nic nie niszczy. Popsuła się. No nie, zniszczyło. Adresu co? Nie ma. Nie ma? Znaczy adres jest, ale nie wbijesz go. Nie. Odej. Patrz. Patrzę. Wyślę wiadomość do zapomnienia. Co tam mówiłeś? Pozwolę, bo nie. Nie, idiota, bo ty jej nie przyniosłeś. Jak to jej nie przyniosłeś? No nie. Jak to nie? To spadła na lampę. To lampą była. Jak to możliwe? Źle ją przeniosłeś. Byłem pewien, że... Nie wciągła jej. A, przynajmniej mogę samochód odblokować. Dojadę do ciebie. Ale wrót nie ma już. Nie dziwię się. Oła. Wrota zostały wchłonięte. Chociaż tak bliski wybuch nakładachowy, to faktycznie. O Boże. Skąd miałem wiedzieć? Bo ja widziałem jak spadła i słyszałem jak spadła nawet. Specjalnie pod deszczem, żeby sprawdzić czy ona tam jest. Patrzę, jest! Chciałem ją wyciągnąć szybko na bok. Zostawiłem tylko 10 sekund. Głupi jesteś tyle. Mój błąd. Nauczy się wkładać rzeczy do tego. Do Gwiezdnych Wrót. No bo tym razem będziesz miał 16 sekund. Zadowolony? Nie wiem czy będzie drugi raz, bo... Kurde, wywróciłem się samochodem. Dojechałem. Świetnie. Wrota wyparowały. Wyski, no tak gdzie, gdzie one są? No wyparowały, a co? Ja tu słyszę jak coś się fajczy. Też nie, to nie. Słyszysz? Ja słyszę nie. Jak coś się pali. Zbugowało ci się. No jak zwykle, cały gary jest zbugowany.
Gdzieś się, że w ogóle coś takiego powstało. Ale no nie ruszaj nią, bo ją odmroziłeś się. LOL? LOL? Ej! No to kara jest zbugowana, nie niszczy rzeczy. Wiesz? Być może. No dobra, no to kurde chyba wypełniliśmy naszą misję, więc co, mogę skończyć nagrywanie? A nie, no ten tak. Chce jeszcze znowu bombę wsadzić. Tak, na szybko. Fuck and shit. Szybko, szybko. Nie, come on! Jest. No i ja wpiszę, dobra? Pisz. O Boże. Sekunda dzieliła od katastrofy. Gdzie jest V? Debil! Daj mi o to! Teraz ich zobaczymy już tych wrót. To jest pewne. No ja nadal co? Te wyparowały. Które? No te tutaj. Co no były. Te tak, ale tamte nie. Wbuchło to w ogóle? Może tutaj nie było nawet poczuć. Kurde. Czekaj. Zakończyłeś nagrywanie? Nie jeszcze. Dobra. Włącz no sleepa. Masz. Trzeba sprawdzić, o co chodzi. Jak ją rozbroić? A czemu? Bo ja tutaj jestem. Zero. Co jeszcze? Już zdążyłem odgadnąć. Dobra. Moja szybciej wybuchnie. Ty, nie mogę wejść do samochodu, zakluczyłeś go? Nie. Zbugował się ten.
na chwilę zobaczę dwa boomy. To był pierwszy. Teraz go słychać przynajmniej. O, jeszcze jakieś zombie zostały. Tamta twoja, co wysłałeś przez wrota, chyba znikła. Może się pojawiła z tyłu. No i pewnie ją wciągnęło do wrót, nie? Od tyłu. Możliwy bardzo scenariusz. No, tym razem przynajmniej wrota wyparowały. Nie ma już ich? No to cóż, kończymy nagrywanie, nie? Ja tylko jeszcze polatam na desce. A ja się wezmę do... na szybko wrotami Orlina. U ciebie tepnę. No, długo nie wytrzymałem. Ciekawe, co szybsze, deska czy mój skoczek? No, deska mi się zbugowała. Nie dziwię się. What the fuck? Jaki bóg, patrz to! Gdzie jesteś? Dobra, już, dobra. Już skasowałem. Nasza miska nadal tu leży. No dobra. To by było na tyle z zabawy z tych. Jeszcze mnie zabił świnia. No też wiem. Na tym właśnie momencie kończymy nasze nagrywanko. Skonwertujemy ten filmik, wrzucimy na DS Game. I będzie śmiechu warte, jak zwykle. Z Gary Smoda jest zawsze beka. Ty, jak dużo FPS-ów mam, 70. Cześć, papa.